Connection. Okej, okay, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Moi drodzy, ostatnio tam, wiecie, musiałem tam pokombinować, nie mamy całego dnia, żeby wyszło idealnie z fabułą, tak więc lecimy. Zostawcie tych ludzi w spokoju. To niewinni ludzie. To nie są ludzie! To jest pomiot lawaletów! Chwast, który będzie się plenił, dopóki nie wyrwie się go z korzeniami! Tak, żeby się więcej nie odrodził! Zdrada roznosi się jak zaraza, dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy! A ty się w to nie mieszaj! Nie pozwolę skrzywdzić tych ludzi. Nie będę stał i patrzył, jak mordujecie bezbronnych. I co zrobisz? Zabiję cię. Mam świadków, że nie chciałem twojej krwi! Lecimy. Wygrałeś! Oszczędź! Wypuść ludzi. Już. Odblokować drzwi. Złożę raport komu trzeba. To składaj. Okej. Spróbujcie coś spalić, dotknijcie jakiejś kobiety, a sam król dowie się o wszystkim. Wynocha. Dobrze. Okej, sprawdzę tutaj. Aha, tutaj są zamknięte drzwi. Tutaj coś mamy. Okej, są oreny. Ładnie. Oreny. Coś jeszcze. Chyba wszystko, nie? Tak, wszystko. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Bo podobno nic nie ma w domach, więc... A jednak coś jest, nie? Zamknięte. Wychodzimy w takim razie. Tutaj. Drzwi zamknięte. Otwarte. A w środku. Nic ciekawego. Widzę. Ja tutaj już byłem, ale spoko. Dobrze wiedzieć. Tutaj. Zamknięte. Slowful, witaj na kanale. Witaj, Slow Cool. Dobra, tutaj jest już wszystko. O, mamy ludzi. Okej. Zostawcie nas w spokoju! Jesteście wolni. Dzięki ci, panie! Bądźcie ostrożni. Ja bym to wybrał. Ukryjcie się gdzieś. Tu nie jest bezpiecznie. Tylko gdzie? Okej, spokojnie, kurwa. A! Biada zwyciężona, wykonana misja, zajebiście. Tylko muszę tutaj jakoś przejść chyba, nie? Mogę tutaj przejść? Dzięki. Napisał, ten dubbing nie rozwala XD. No.
Czasami nie. Nie wiem, może zamknij te drzwi. Wszystko nam zabrali. Choć przy życiu zostaliśmy. Dlaczego on w ogóle wchodzi zamiast, kurwa, zamknąć? Nie rozumiem tego kompletnie. Są chyba otwarte, nie? Nieważne. Biada zwyciężonym wykonana misja. Coś mamy tutaj jeszcze. Dziennik. To jest główna misja, nie? A to muszę się dostać do świątyni. To coś mamy? Spalili domy! Dobytek rozkrył! Nieważne. Do świątyni. Ciszej, ciszej! Jeszcze wróci który! Okej, tutaj coś mamy. Oreny. Fajnie, kolejne oreny. Tutaj coś jest. Zajebiście tutaj. I tutaj. Ładnie. Tu mam miejsca w ekwipunku. 120. Prawie połowa, okej. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy drzwi, więc możemy tutaj wejść. Tutaj możemy coś znaleźć, nie? Tak. Oreny chyba nie? Tak. Coś jeszcze? Wszystko. Ten medalion strasznie tutaj pomaga, nie? Więc mogę tutaj, wiecie, przeszukać, nie? Czy wszystko jest wyszukane, nie? Wszystko nam zabrali, choć przy życiu zostaliśmy. No, kurde, nie może użyć medalionu, serio? Tutaj coś jest. Oreny? Nie, tęgo skór, okej. Fajnie. Tutaj coś jest, ale drzwi są zamknięte. Na pewno nic nie ma? Na pewno. Dobra. Jeszcze raz przeszukam to miejsce. Żeby nie było, że ja puściłem cokolwiek. Tutaj są jakieś zioła. Ale nie mogę tutaj przejść, bo strażnicy są, nie? Wypuścicie nas, panie żołnierzu? Morda w kubeł! Kiedy my niewinni, król zadecyduje, co z wami zrobić. Nie kręć się tu, wiedźminie! Tyle chłopa teren operacji wojskowych. Gdzieś w tym miejscu mogę tutaj użyć znaku, nie? No właśnie. Mogę sobie tutaj przejść, nie? Dobra, schowaj ten miecz, żeby nie było. Wiedźminie, może wygłosisz mowę do żołnierzy. A teraz, kurwie syny, odpowiecie za zdradę. Za jaką zdradę, panie? My prościnucie, no? Nie znamy się na polityce. Lavalet przegrał, to i łasicie się jak ty! Się tu, wiedźminie! Co z nami zrobicie? To teren operacji wojskowej! Ja teraz pod ścianę i zawrzeć mordy! Wyprzyszkałem. Ja przyszkałem wszystko. Może coś tutaj... Aha, tutaj jest zablokowane. Dobra. Wypuścicie na panie żołnierzu. W takim razie trzeba przyjść tutaj. Król
Zobaczymy, co tutaj będzie. Czyli są zamknięte. I to jest zamknięte. Okej. A muszę walczyć, okej. Lecimy. Wejdź do studni, przedostań się na dziedziniec świątyni. Dobra, zajebiście. Gdzieś jeszcze? Tutaj mamy studnię. Ale tam też coś mamy, nie? Tam ci walczą. Jełopy. Więc na razie jeszcze nie przychodzę do studni. Dopiero później pójdę do tej studni. Bogowie karzą tych, którzy przelewają brat. A teraz, kurwie syny, odpowiecie za stratę. Za jaką stratę, panie? Spalili domy! Dobytek rozkradli! Za co, bogowie? O kurde, tutaj mamy. Mogę ją zajebać. Heh, lol. Tutaj coś mamy? Tu nic nie ma już. Dobra, lecimy. Skąd to jest miejsce? Sprawdzaliśmy tę dzielnicę. Ziemi wylezi! Lawa lenderzy! Odeprzemy ich! Ej, ładnie. Skąd te sukinsyny? Sprawdzaliśmy te zielnice! Spod ziemi wyleźli! A ja to wiem. Dobra, zbieraj zioła. Zbieraj tutaj wszystko. Tutaj mamy kolejne zioła. Rozkazy dla żołnierzy. Ekwipunek. Po wszystkich dowódców oddziałów nakazuje się niezwłocznie wycofanie wszystkich drużyn i obronę dróg prowadzących do świątyni. Bronione pozycje należy utrzymać za wszelką cenę. Śmieć tyranowi. Okej. Okay. Spoko. Tutaj mogę przeszukiwać. Jakąś chałupę. Dobra. Okej, tutaj coś mamy. Okej. Ratwa i areny. Kolejne areny. Fajnie. Nic więcej nie ma. Nic. Okej. Okay. Szybki zapis. F5. Lecimy dalej. Skąd te sukinsyny? Sprawdzaliśmy te dzielnice. Spod ziemi wyleźli! Tam mamy znowu studnie. Spoko. Drzwi są zamknięte. Tutaj trzeba iść. Drzwi są zamknięte. Tutaj też? Tutaj też. Okej. Okay. Mogę pójść? Nie mogę pójść, bo w tej grze nie ma skoku.
dobra. To idziemy w takim razie do studni, skoro nic tutaj nie ma ciekawego. Dobra, wchodzimy. Jak wejść do tej studni? Aha, dobra, nieważne. Okej, co teraz? Stan gry został zapisany, spoko. Jesteś w ciemnym pomieszczeniu, zwiększ widoczność pijący eliksir kot. A co jeśli mogę rozjaśnić ekran? Haha. Nic nie ma ciekawego. Mogę poruszyć się po mapie, nie, ale... Zeskoczyć mogę tutaj. Drzwi są zamknięte, okej. Okay. Czy trzeba się jakoś przedostać, nie? Czyli zejść tutaj na dół. Teraz mogę walczyć z tymi potworami. Wyciągam inny miecz i lecę. Utopiec. Dobra, ładnie. Zajebany koleś. Co ma tutaj? Sukno, esencję wody. Fajnie. Aha, miejsce moc użycie. Spoko. Przez 5 minut. Zbieraj zioła. Otwórz, zamknięte, dobra. Nic nie ma. Też nic nie ma. Nie mogę używać medalionu, bo wcześniej użyłem. O, mam utopca. Spierdalaj, że śmieciu. Jebane. What the fuck. Miałeś coś? To co? Nie, nic. Szkoda. Dobra, mogę tutaj przeszukać. Mamy orenę. Fajnie. Coś jeszcze? Tutaj coś mamy. Mogę użyć ard. Właśnie. Może i mogę tutaj przeszukać. Ten męski miec stalowy. Ekwipunek. Czy ten miecz jest dobry? Tak. Ten miecz jest zajebisty. Redukcja obrażeń podczas bloku. Ale ten miecz, co mam w tej chwili, ma krwawienie tak samo. Więc nie wiem, czy... Użyć tego miecza? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, bo ma tutaj dobre obrażenia. Więc wezmę ten miecz. A ten tutaj mam miecz. Plecaku, spoko. Czy jeszcze tutaj jest? Dobra. Tutaj nie ma nic. Aha, utopiec. Spierdalajże. Nowy poziom, level up. Pięknie. Ok.
Okej, postać. Teraz mogę sobie dać umiejętność. Hart ciała. Rzucanie z sztyletem. Hart ducha. Parowanie. I odbijanie strzału. Wolałbym wziąć parowanie. Więc wykupujemy ten poziom. No i zajebiście. Dobra. To tyle. Na razie. I mogę znowu używać. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest ciekawego. A, utopiec mamy. Utopiec kolejny jest. Trzeba tutaj znowu użyć znaku AD, żeby go wypierdolić. Dobra, spierdalaj. Okej, okay, jest światło, przeszukaj tego utopca. Ładnie. Teraz co? Kolejne światło. Kolejne światło. Dobra. Kolejne światło. Otwórz. Aha, i tam muszę iść, okej. Spoko. Tylko tutaj cokolwiek zrobić? Szkoda. Czy tutaj muszę iść, tak? Muszę tutaj coś jeszcze przeszukać. Tutaj nic nie ma już. Tutaj coś jest. Chyba. Aha, tutaj jest powrót do tego, tak? Że drzwi są zamknięte. No dobra. Tutaj nie mogę. Okej, idziemy tutaj. Ale tutaj były jakieś schody chyba, nie? Nie, nie. Nie, dobra, nieważne. Otwórz, zamknięte, dobra. To idziemy tutaj. W takim razie. I co dalej? To coś jest? Nic? Okej. Ważne. Okej, no i dostaliśmy się do tej wieży, nie? Zajebiście. Dobra, przeszukaj to wszystko. Kolejne worki, ładnie. Tak nigdy nie rób. Tutaj coś jest jeszcze. Nic nie ma? Okej. Skojatel. Aha. Dobradne skurwiele. Okej. Zapisz grę. Dobra, tutaj mogę się dostać. Gdzie jest? O właśnie. Świętokradcy! Bardzo
ładnie, dobrze. Okej, tutaj mamy sakwę. Mogę ją wziąć. Oreny. Świetnie. Teraz chyba mogę znowu pójść na górę, nie? Albo tutaj mogę pójść. Drzwi zamknięte, okej. No to idziemy na górę. A tutaj coś jest. Okej. Tutaj też. Tutaj coś mamy, ładnie. Olej, dratwa. Płyta żelaza, diamentowy pył. Okej. Wszystko, wszystko. Jeszcze tutaj. Zamknięte drzwi. Musiałbym jakoś tutaj otworzyć te drzwi, nie? Tak, nie otworzę. Trzeba szukać sposobu, nie? No tutaj coś jest. O, mamy fajne miecze. Witaj na kanale. Witaj. Zamknięte. Tutaj coś jest. Sukno. Okej. Coś jeszcze? Wszystko, dobra. Ale tutaj coś jest. Olej. Fajnie. Że trzeba iść na dół. Nie wiem. Spójrz. Skojatel, okej. Już bym prawie zapomniał o tej skrzynce, nie? Ale tego to ja nie mogę przeszukać. Może jest puste całkiem, nie wiem. Nieważne. Albo czegoś nie wiem, albo mogę tutaj się przydostać. O właśnie. Wejdź. Ale ładnie to wygląda, nie? Zajebiście. Okej, tutaj mamy tych wrogich żołnierzy. Spoko. Lecimy na nich. Śmierć siostra jebcom! Ładnie, dobrze. Coś jeszcze tutaj jest? Okej, tutaj powinniśmy mieć wejście. I mamy tam kolejnych żołnierzy. Spoko. Coś mogę znaleźć w tym cmentarzu. A nic. O, coś tutaj mamy. Zioło, okej. Werbena. Jakiś grzybek. Okej. Coś jeszcze. Dobra, to wszystko. Bo dalej nie mogę iść, bo tak. Bo mogę spaść. Będzie po grze. Dobra, zapisz.
I mamy tutaj kolejnych żołnierzy. Kolejnych debili. Chodź się tu. Nie zabiłem go tam jeszcze? Serio? Z Foltestem! Dobra. What the fuck? Nic nie mieliście, szkoda. Areny. Tutaj mamy bramę. A potrzebujesz klucza. Czy trzeba szukać klucza do tego? Okej. O ci tu kurwy. No tutaj trzeba uważać. Nie brać jeńców! Mocne ciosy nic nie dadzą. Dobra. Zajebany koleś. Klucz strażnika bramy. Świetnie. Przedmioty fabularne. Okej. Bardzo ładnie. Aha, tutaj muszę... pomóc. Okej. Musi tutaj jakoś dostać, nie? Szkoda. Drzwi zamknięte. Tutaj mogę otworzyć. Tutaj też drzwi są zamknięte. Tutaj mamy zioła kolejne. Okej, tutaj grzybki, tutaj zioło, korzeń, okej. Na pewno nic więcej. Tutaj mamy zioło, tutaj mamy drzwi. A drzwi są zamknięte, więc trzeba otworzyć te małe drzwi, które... są tutaj. Okej. Mogę coś tutaj znaleźć. A dzięki za Luca. Użyj. Trzeba napierdalać Wixa. Okej. Sejwuj. Lecimy dalej. Dobra, mamy tutaj kolejne sukno, no i zajebiście. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie i najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć elfy, potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! To wszystko? Czy nie? To wszystko, dobra. Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Wszystko zaczęło się od Tailesa. Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Okej, no to lecimy z kolejną misją. Jest król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę.
Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Busy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? I to może być znak ad. Okej. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Nieudane. Czarnoksięskie sztuczki! Zamknij się, a może uderz Tilesa. Zamknij się lepiej. Ciszej, Tiles. Jesteśmy w świętym miejscu. Nigdy ci tego nie daruję, mutancie. Słyszysz mnie? Aha, będziemy znowu walczyć, okej. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Albo i nie. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Śmierdzący morderca z blawkę! Przelała. Co przelała? No, goryczy. Czarę. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć! Zamknąć gęb... Smok wrócił! Nie mogę! Dobra, to lecę. Ops. O chuj. No to nieźle. Nie będę z nim walczył? Nie, jednak nie. Dobra. Znowu ocaliłeś mi życie. Znowu. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje słowo. Dobra, na szybko. Tutaj nic nie ma. Tutaj coś jest. Tutaj nic nie ma. I tutaj też nic nie ma. A tutaj? Też nic nie ma, nie? Może? Nie, tutaj nic nie ma. Aha, jeszcze zmienić miecz. Więc tak. Mówisz, że rękawice. Rękawice. Sam wielki musiał mnie wyjebać. Dobra, lecimy. Słuchamy. Kto idzie? Król Foltest! Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane.
Idź, Busi. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais, pomóż bratu. Ten typek z tym kapturem jest strasznie podejrzany, nie? Właśnie widać. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie. No właśnie. I tutaj się zacznie zabawa. Aha. A to będzie cutscenka. To był ten chuj, kurwa, z tego, z intra. Ja pierdolę. To był ten śmieć. Aha. I teraz go dopadli. I myślą, że Wiedźmin zajebał króla. No to teraz to już wszystko jasne. A tak naprawdę ten zjeb z intra go zajebał.
No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Nie jestem mordercą. Fortes mówi o tobie. Co się dzieje w królestwie? Ktoś mnie poprze. Jak sytuacja w Temerii? Zebrała się rada regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Triss bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla, więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbolt. To oni teraz władają zamkiem Lavaletów. Są jeszcze bękarty Foltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie, mają prawo do tronu. Ha. Czy wybrać Triss mnie poprze? Tego nie jestem pewna, ale... Nie mogę zapisać gry, szkoda. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojatel. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Odszukałbym mordercę wtedy. Więc odpowiadam tak. Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Skojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. O chuj, no to nieźle. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi.
25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Skończyłem. Skuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś. Przyda ci się. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatyra. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Może też damy mu wycisk za... Okej, czy ja mogę zapisać grę? Nie, nadal nie. Szkoda takiego gówna tykać, tylko człowiek se łapy pobrudzi. Masz rację. To robota dla kata. Straż! Podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Długo będziecie mnie tu trzymać? A co, tęskno ci do kata? Nie martw się, jutro do niego trafisz. A my z radością obejrzymy, jak cię ze skóry obdziera. Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Tak? No to zobaczymy. Aha. Wytłukę z ciebie podroby! Witaj na kanale. Witaj. Aha, musiałbym tak używać, nie? Okej. Y. A. I B. Ha! Lol. Dobra, to tyle. Mogę zapisać już? Nie? Jeszcze nie? Dobra, mamy klucz. Stan gry został zapisany, okej. Okay, to tyle. No dobrze, kończymy na dzisiaj. Zapraszam was do kolejnych odcinków z gry Wiedźmin już za tydzień. Z gry Wiedźmin 2, Zabójcy Królów.